Подписываемся, лайки, дизлайки на канале Хаси Зварти. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Nie ma Lucy dziś. Taki luźny vlogasek. No, będzie montowanko. Będzie miniaturka, wszystko spoko. I taki luźny vlogek, o którym chciałam wam pokazać. Moje sprzęty jeździeckie, ale takie, co sama robiłam, takie kantary do koni. Ale to nie są wszystkie, które pokażę, bo jeszcze mam inne w planach. I stojak na przeszkodę z modeliny. I drążki do szlejcha oraz dla brejerów. Kabaletki. Szampony, siana, jabłka, marchewki. Część mam upieczoną, a część dzisiaj zrobiłam. Tata mi pomógł. I dziś wam pokażę w tym filmiku, jak mówiłam. No ale ta część, która wam zaraz pokażę, nie jest upieczona. Ale dziś będzie, a potem pokażę jej test. No w następnym filmie. W ogóle, jeżeli nie oglądaliście treningu, który z Lucy był niedawno, chyba dzień temu czy dwa, to będziecie mieć sugerowanych. Nie wiem, w którym momencie. Żartuję, będzie za chwilę. Więc zaczynamy! Polecić modelinę, modelin klej. To jest świetna modelina, z której właśnie formowałam te drągi. Jest z firmy Astra, możecie ją znaleźć w sklepie, na przykład Borys albo jakieś inne z zabawkami. No, albo można nawet zamówić na internecie, jest tu 12 kolorów, są piękne kolory. Już widać, że tutaj wytracone jednego koloru nie mam, taki był ładny, różowiutki, ale zobaczycie go. Taki ma kolor stojak, więc zobaczycie w ogóle, jak po upieczeniu będą mieć zupełnie inne kolory, bo tutaj piszę, że mają być intensywne kolory. Tutaj właśnie sobie przeczytajcie tylko. Intensywne. Intensywne kolory po utwardzeniu. W ogóle pieczemy, tutaj jest napisane, więc sobie przeczytajcie. W 100 stopniach, albo 100, albo 110 przez 15-20 minut. Więc wszystko jasne. Kupcie sobie to, jeżeli chcecie zrobić takie rzeczy jak ja. Może kiedyś będzie tutorial, ale nie wiem, bo według mnie to jest bardzo proste. Będą wam potrzebne na pewno patyki do szaszłyków, takie duże. Takie można kupić w sklepie spożywczym, więc Gites, na przykład 50 sztuk i wytłumaczę wam. Tylko najpierw pokażę rzecz. To jest nasz taki konik kanału. Poznajcie go, bo go nie pokazywałam. To będzie konik. Nie wiem, jak go nazwać. Może napiszcie w komentarzach. Może mi jakiś pomysł przyjdzie. Zobaczcie. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach. Będzie mi to bardzo potrzebne, bo nie mam pomysłu. Mam pomysł, nie piszcie. To będzie Ferrari. Tak? Dobrze, Ferduś. Teraz będziemy przechodzić do tego. No tych nieupieczonych, Lucy. Ha! Dobrze, ty sobie leż. Zostań. Zostań! No. A ja tutaj wam pokażę te moje rzeczy. W ogóle takiego mam kwiatka. Hej, ładny! Mam ustawiony statyw. Tylko teraz nie chcę wam wszystkich pokazywać naraz, więc sobie włożę gdzieś indziej i zaraz zobaczycie. O, muszę sobie popić.
Dobrze, tu jest pusto. Chciałam wam pokazać. Najpierw zobaczyć od najmniejszych rzeczy, czyli takie, no zobaczycie sami, czyli najmniejsza rzecz, jaką tutaj mam, to jest jabłuszko. Tak wygląda. Dobra. Teraz pokażę wam taki dozownik na szampon. Umie stać. Teraz taki też dozownik, ale czarny. Też chyba stoi, stoi. I teraz jeszcze taka ostatnia mniejsza rzecz, to szczotka, która ma rączkę i ma takie kuleczki masujące. Na razie pokazałam cztery rzeczy, oczywiście jest ich więcej. Potem od najlepszego hitu to później. Lucy też mi śpi, ojej. Dobra, teraz mamy część od kabaletek. Chyba wiecie, co to kabaletka. To jest... O, zrób sobie tak. To jest ten trójkącik. Tutaj ma takie ustabilizowanie. Oczywiście to będzie upieczone. O! No. I tak mamy. I właśnie na tym się opiera drążek. Tutaj mam drugi jeszcze jeszcze drugi taki. Położymy gdzieś tu. Akurat nie widać. Teraz muszę. O. Idealne. I teraz wkładamy drążek. Tylko nie chcę wam go na razie pokazać, bo najpierw muszę pokazać resztę innych rzeczy. Tu mamy jeszcze taki niebieski. O. Czekajcie. Ojej, czemu? O. No nie. Dobrze, a za to trochę cofnąć, odsuńcie się. Muszę robić to wszystko delikatnie z tego powodu, że jeszcze to nie jest upieczone. Pokażę wam pierwszy drążek, oczywiście te rzeczy. Te są do szlejcha. Nie, a nie, to są do brejerów, to jest do szlejcha. Tu mamy drążek. Do, oczywiście, że do szlejcha. Potem będzie do brajerów. Widzicie? Nie chcę się to na razie trzymać, no bo modelina to jest, więc nie mogę wam tego pokazać, bo jeszcze sobie popsuję. A nie warto. A jak to się upiecze, już będzie git. Dobra, może teraz spróbuję. Widzicie, to polega, kabaletka już zdejmę, nie będę już wkładać. Tak, i teraz mamy, odstawię w ogóle te. Tak je położę, żeby nam się nie niszczyły. Okay. Tu mamy drążek. Starałam się zrobić. Tu mamy drugi. Są na środku równo. Tu jest biało-czerwony, taki tutaj wyznacza środek, nie? Taki inny. Tu mam też środek z wyznaczonym środkiem. O. I mam jeszcze jeden, mam cztery. Taki. To są drążki. Sobie ładnie policzymy. Tu mamy. Palcami, no bo ja nogami, nie? Sobie zrobimy. Raz. O. Zaraz do was wracam. Przeszkadzasz mi statywie. Tadam! Ładnie, równo. Dobra. Brr, brr, brr.
tak je układam, żeby tu było widać, żeby się mi nie połączyły. Następnie zacznę od hitu. Nie no, nie od hitu, nie zaczynam. To są, tu mam też drążek, to tylko większy, bo dla koni z brejerów, bo dlatego, że do serialu Barbie, który będę robić, i tam będzie koń sprayer. Więcej wam nie powiem i w ogóle będą treningi i przydadzą mi się takie drążki. Tutaj mam bardzo ładny też, ładne kolorystyczne. W ogóle to jest żywszy zielony, ale na kamerze się wygląda taki bardziej. Może tak, o. Bo mi teraz spadnie, o. I tutaj mamy następny drążek. Wszystkie tu były takie, o. Taki. Jakby co to piec. I mamy te jeszcze taki. Mi się bardzo podobają. Najbardziej mi się podobają te większe drążki. Oczywiście sobie wykorzystam. Będę może robić tutorial, ale na pewno będę robić ich więcej. Teraz hicior. Taki hicior, naprawdę hicior. To stojak na przeszkodę. Nie takie kabaletki, tylko stojak na przeszkodę. Ta-da! Ona jest taka... Nie, ona tak będzie mieć... Nie wiem. Tak jak moja dłoń. No. Dłoń 11-latki. Dobra. No i tak wygląda. Tutaj mamy te klucze, żeby opierać. Przeszkoda, nie będę opierać, bo to spadnie, potem się upiecze i myślę, że będzie git. Mam jeszcze oczywiście drugi, bo przecież musi to jakoś wyglądać, jakaś przeszkoda, nie? I to też jest dobra jelf. Dobra. Boję się to przenosić, bo to takie ładne. Dobra, jest wszystko git. W ogóle jak to zrobiłam? Tajemnica tego, że to się trzyma, bo tak to by mogło się łamać i pik. Ale tu w środku jest wykałaczka, tu w drągach. Ją modeliną obtoczysz. W tamtych też. Tu się krzywi. W kabeletkach też są poucinane. I w tych stojakach też poucinane. W tych nóżkach w sumie też. No i to tyle. 8 minut, myślę, że wystarczy. Teraz zaczęłam nagrywać takie dłuższe filmy. Jestem z tego bardzo zadowolona. No niestety są rzadko, bo jest ta szkoła, jest ta epidemia, jest dużo tych, ale myślę, że wam się spodobało. To są, nie zwracajcie uwagi na orzechy. Myślę, że wam się spodobał ten odcineczek. Dajcie łapę w górę i subka, żeby mnie wesprzeć i żebyście byli na bieżąco. Ja wam dziękuję. Idziemy teraz do sitki. Ojeju! 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 Więc ja wam dziękuję za oglądanie z Lucy Sitką. No, mam cię szmerać. No, pozdrawiam was wszystkich. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa.